Witam was wszystkich, kochani. No i ja mam ten sam fragment na koniec. Ale na koniec, to będzie takie podsumowanie. Dzisiaj będzie w takim razie coś spójnego. Tydzień temu pokazywałem wam, jak z dziećmi czasami dzielimy się wersetami z Psalmu 119. Bardzo to lubimy. I wczoraj również padło pewne słowo. I kiedy wyjaśniałem i kiedy rozważaliśmy ten krótki fragment, to tak Bóg mi to położył na sercu, aby właśnie od tego zacząć. To jest Psalm 119. 133 werset. I słuchajcie. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Prosty werset, można by powiedzieć, nad którym można przelecieć i go nie zauważyć, ale można też zatrzymać się i zanurzyć się w tym słowie, co ono oznacza, co ono dla mnie oznacza. I przede wszystkim mamy tu słowo przewrotność. Zastanawialiśmy się, czym jest ta przewrotność, jak ona się objawia i w jaki sposób pragnie nad nami zawładnąć. Ponieważ tutaj w tej modlitwie czytamy, że psalmista prosi, aby właśnie żadna przewrotność nie miała nad nim władzy. Dzisiaj, rozglądając się dookoła, widzimy, jak przewrotność króluje na tym świecie, jak zło nazywane jest dobrem, dobro nazywane jest złem. I człowiek naprawdę się już gubi. Jak się okazuje, nie tylko ten, który z Bogiem nie ma nic wspólnego, ale również ci, którzy powołują się na słowo, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, a pletą takie bzdury i robią takie głupoty, że włos się na głowie jeży. I tu jest recepta, bo mówi psalmista, umocnij kroki moje. Bardzo szczególny i specyficzny sposób pragnie tego umocnienia. W słowie Twoim. Mocne kroki, wiemy, że oznaczają konkretny chód. Człowiek, który ma słabe kroki, który się chwieje na tych nogach, to możemy pomyśleć, że albo jest pod wpływem jakichś środków, alkoholu, może lekarstw, może jest chory, ale nie jest to normalne, kiedy ktoś chwieje się na swoich nogach. Jest to sygnał, że coś jest złego, coś niepokojącego. Po drugie, kiedy chwiejemy się na swoich nogach, oznacza to, że one są słabe po prostu. Niejednokrotnie miałem okazję w czasie jakichś wycieczek górskich podjąć decyzję trudną, że po prostu nie podołamy, że musimy zmienić trasę, bo jednak tego celu, który sobie gdzieś tam zamierzyliśmy, nie osiągniemy. No zwłaszcza kiedy idę z dzieciakami i znam ich również możliwości, które muszę brać pod uwagę, no to wiem, że po prostu czasami na pewien szczyt nie da się wejść. I w momencie, kiedy nogi odmawiają posłuszeństwa, kiedy właśnie te kroki są słabe i nie mamy siły, no to mamy do wyboru zawrócić lub pójść na skróty, znaleźć inną drogę, no ale wiemy, że celu nie osiągniemy w tym momencie. I to jest też taka analogia dla nas, że jeśli nie mamy umocnionych kroków w Słowie Bożym, to te kroki zaczynają być chwiejne. I zaczyna nad nami władać przewrotność. Przewrotność tego świata, przewrotność człowieka. I ani się nie obejrzymy, a widzimy, że no jesteśmy po uszy zanurzeni w jakichś problemach. Nie rozumiemy tego, co się dzieje. Nie rozumiemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A Bóg wszystko nam objawił w swoim słowie. Tylko czy my jesteśmy ludźmi słowa? Czy jesteśmy ludźmi, którzy dzień w dzień zanurzają się, rozważają, zastanawiają się, studiują, czytają z lewa do prawa, z prawa do lewa? Nie chodzi tylko o czytanie, ale chodzi o naprawdę
karmienie, nasycanie się i wiara w Boże Słowo. Takim człowiekiem był Daniel. Troszeczkę opowiemy o Danielu. Bardzo znane mi imię w moim domu, często wypowiadane, często głośno wypowiadane. Słuchajcie. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Jak wiemy, Daniel znajduje się w obcym miejscu, uprowadzony wraz z ludem. I on podejmuje decyzję, że nie będzie brał udziału w czymś, co wiedział, że Bogu się nie podoba. Dlaczego wiedział? Bo był człowiekiem słowa. Czytamy w III Mojżeszowej, że spośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie. Wielbłąda, wiecie, że wielbłąda się nie miało jeść? Dobrze, dalej, a teraz jeszcze są fajniejsze rzeczy. Świstaka, nie wiem kto jest was świstaka, ale też zająca, ciekawe. I dla Żydów również oczywiście to było bardzo proste i przejrzyste. Wieprza, wiemy, że jest to nieczyste. I dalej tutaj czytamy właśnie, że ten pokarm jest dla was nieczysty. Daniel, będąc na dworze królewskim, no nie miał, tak nie że ochoty, ale no nie chciał, chciał uniknąć takiej sytuacji, że będzie się pytał, a co to jest, a co to jest, a czy to jest takie, a czy to jest takiego zwierzęcia. Odciął całkowicie ten problem, powiedział, że po prostu mięsa jeść nie będzie. I Bóg był z nim. Wiadomo, że był z nim oraz z jego przyjaciółmi. Szadrach, Meszach i Abednego. Znamy tych bohaterów wiary. I ta czwórka tych młodych ludzi stawia na Boże Słowo, stawia na Boga i jak znamy tą historię, wygrywają. Kiedy mamy sytuację, że król chce wyjaśnienia snu, to daje zadanie nie do wykonania swoim mędrcom, magom, wróżbitom i mówi, żeby mu wyjaśnili sen, ale nie ujawnia, co to za sen. I oni się łapią za głowę, mówią, ale jak mamy wyłożyć sen, którego nam nie powiedziałeś? Ale był ktoś, kto był dawcą tego snu. Był ktoś, kto objawił ten sen królowi i to był Bóg właśnie Daniela. I ciekawą rzeczą jest, że właśnie w momencie, kiedy Daniel prosi króla o czas do rozważenia tej sprawy, czytamy takie niezwykłe rzeczy. Posłuchajcie. Już. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom. No i tu mamy właśnie tą trójkę, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. W skrócie, Bóg objawia Danielowi ten sen, wykłada go, ratując siebie i pozostałych wszystkich tutaj sług królewskich, ale ci jego przyjaciele towarzyszą mu i widzimy, jak Bóg przyznaje się do ich służby, do ich wierności słowu. Widzimy sytuację, w której znowu ci młodzi ludzie stają przed wyborem, czy klękać przed posągiem, czy nie. Później widzimy, jak przeciwnicy Daniela chcą się go pozbyć, i tworzą prawo, a przecież trzeba być posłusznym prawu i trzeba być posłusznym władzy. Bardzo popularne ostatnio. Niektórzy już doszli do takiego absurdu, że chwalą się posłuszeństwem władzy i tym wymiarem tego posłuszeństwa jest właśnie posłuszeństwo obostrzeniom wszelakim i przekładają to na posłuszeństwo Panu Bogu. Brawo. Natomiast
Daniel nie słucha tych rozporządzeń, ponieważ jest wierny słowu. I otwarcie, przy otwartych oknach, także widać go, co się dzieje, modli się i czytamy o tym właśnie kawałek dalej, gdzie udał się do swojego domu, miał w swym górnym pokoju okna otwarte, niezamknięte, w stronę Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Można by się zastanowić, nawet nie mógł robić to przy zamkniętych oknach, albo nie wiem, leżąc na łóżku i gapiąc się w sufit. Po co w ogóle całe te ceregiele? No to posłuchajmy, co mówi Salomon w swojej modlitwie. I mówi tak, po wybudowaniu świątyni. Nawrócą się do Ciebie, gdy zgrzeszymy z całego serca, z całej swojej duszy, z ziemi swoich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili i będą się modlić do Ciebie zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom i w stronę miasta, które wybrałeś i w stronę przybytku, który zbudowałem dla imienia Twojego. Taki drobiazg, ale właśnie dla Daniela była to istotna bardzo rzecz. On chciał również temu być posłuszny i to było w jego sercu, to pragnienie, a wiemy, że był to człowiek, z którym był Bóg. I on się przeciwstawił właśnie rozporządzeniu, on się przeciwstawił temu, że ma się modlić do kogo? Do człowieka, tak jak to było powiedziane. Oczywiście był to podstęp. Idzie pokornie na karę śmierci, jaką wyznaczono. Znamy historię, kiedy znajduje się w lwiej jamie. Ale Bóg również był z nim i zamknął usta tym lwom, paszczę tym lwom. Wychodzi cało. Ale ci, którzy właśnie podjęli przeciwko niemu ten spisek, giną razem ze swoimi rodzinami i razem ze swoimi dziećmi. Pamiętam, kiedyś czytałem jakiś czas temu właśnie tę historię i młodzi zapytali, no ale czemu dzieci? To już jest przesada. Dlaczego też rodziny i dlaczego też dzieci razem z tymi złymi ludźmi poszli na pożarcie? Ponieważ zło musiało być, że tak powiem, wytrawione aż do tego trzeciego pokolenia, aby te młode osoby, które wzrastały w tym złu, tak to się mówi, zostały usunięte spośród ludu. Czy my jesteśmy naśladowcami Daniela w sytuacjach, w których stajemy, w wyborach? Czy jesteśmy ludźmi słowa i strzeżemy tego słowa? Czy badamy nasze serca i nie poddajemy się władzy przewrotności, która uderza z każdej strony? Bądźmy właśnie takimi ludźmi, ponieważ przychodzą czasy, że naprawdę, można tak powiedzieć, ludzie kpią z Boga, z Biblią w ręku, nie mając pojęcia, kim jest Bóg, nie mając pojęcia o Jego świętości, o Jego woli. Ostatnio popularna konferencja w Łodzi. Słuchałem kilka fragmentów i naprawdę flaki się wywracają, gdzie ludzie próbują pod zwierzchnością rzymskiej nierządnicy układać się i być jedno. No cóż, niektórzy wybierają drogę takiej duchowej prostytucji, można tak powiedzieć, ale my bądźmy wierni słowu w prosty sposób. Wierzmy mu w prosty sposób, wierzmy temu słowu, badajmy je, czytajmy, zanurzajmy się, aby nasze nogi były mocne. Amen. Thank you.
to.